niesamowita radość na koniec. Ja oczywiście od samego początku wierzyłem w Bartka. Od pierwszego turnieju we Wrocławiu, po ten ostatni turniej w Toruniu. No coś fantastycznego. Z grupą przyjaciół u nas w domu oglądaliśmy te zawody, kibicowaliśmy. No, radość była wielka, kupa wrzasku, i dzieciaki, i żona, i znajomi, no po prostu coś fantastycznego. To wielka sztuka zdobyć to raz, ale obronić się, no to bodajże w historii jest bodaj trzecim zawodnikiem, który w cyklu Grand Prix to obronił. Można powiedzieć, zawodnikiem kompletnym, znając jego ambicje i ten pęd do podnoszenia, dążenia do ideału, to myślę, że nie skończy się na tych dwóch tytułach. Na pewno była to wielka duma dla mnie, bo tworzymy ten sport, tworzymy ten klub na czele z Bartkiem Zmarzlikiem i to była na pewno wielka duma i takie uhonorowanie naszych działań. Emocje były ogromne z moim towarzystwem, z którym oglądałam mecz. No na koniec się popłakaliśmy, to było to wiadomo, że zrobiło na nas to ogromne wrażenie. Czekaliśmy na tego mistrza, życzyliśmy mu bardzo. Jesteśmy dumni, że mamy w drużynie mistrza świata.